Małgorzata Socha podzieliła się z fanami niesamowitymi zdjęciami, które szybko spotkały się z ciepłym odbiorem. Aktorka nie ukrywa, że wraz z Natalią Kukulską udało jej się dokonać czegoś wyjątkowego. Co ważniejsze, nie stało się to tym razem na płaszczyźnie zawodowej, a w pełni prywatnej. Małgorzata Socha doskonale odnalazła się w roli mamy. Artystka przyznawała już wielokrotnie, że dzieci są dla niej całym światem i mogłaby zrobić dla nich wszystko. Dlatego też w wyjątkowym dniu trzecich urodzin córki gwiazda zdecydowanie stanęła na wysokości zadania. Fani są zachwyceni faktem, że aktorce udało się spełnić jedno z marzeń Basi. Co ciekawe, pomogła jej w tym Natalia Kukulska. Małgorzata Socha ma za sobą bardzo radosne chwile, jak się bowiem okazało, córki aktorki i wokalistki są najlepszymi przyjaciółkami. Z tego też powodu artystki postanowiły urządzić im wspólne przyjęcie w stylu ulubionej bajki dziewczynek, Krainy Lodu. Zdjęcia z tego wydarzenia Socha udostępniła na swym profilu na Instagramie. Nasze królewne skończyły 3 lata. A jak wiecie, w moim życiu cyfra 3 jest już magiczna. W końcu jestem mamą 3 dzieci. Każdy rodzic kocha spełniać marzenia swojego dziecka, szczególnie w urodziny. Podwójnie się cieszę, że Basia mogła świętować ten dzień ze swoją przyjaciółką Laurą. To były wymarzone urodziny z Krainą Lodu. Basiu i Lauro, wszystkiego najlepszego. Kochamy was bardzo mocno, nasze księżniczki, napisała Socha pod zdjęciami. Wyjątkowe urodziny córek artystek aktorka opowiedziała także o urządzonym wraz z Natalią Kukulską przyjęciu w rozmowie z Jastrzabpost. Plac Gwiazda nie ukrywała szczęścia, jakie sprawiło jej spełnienie marzenia ukochanej córeczki. Dzisiaj grzeje, jeden. Co łączyło Annę Przybylską i Zenka Martyniuka? Ujawniono zdumiewające zdjęcie sprzed lat 2. Informacyjny chaos, mnóstwo zabitych. Trwa pilna akcja pod centrum handlowym, nasze córki się przyjaźnią, więc to było bardzo naturalne. Było dla nich przede wszystkim wielkim przeżyciem i bardzo się cieszyły, że mogą te urodziny spędzić razem. Przede wszystkim to są urodziny moich dzieci, więc chcę, żeby to one były szczęśliwe, więc gdy mogę spełnić ich marzenie, to jest to dla mnie bardzo miłe, bo to było takim marzeniem Laury i Basi. Są na tym etapie, że właśnie to była Kraina Lodu. Obydwie marzyły o takich urodzinach, przyznała Małgorzata Socha z radością. Najlepsze newsy dnia, źródło, jastrzabpost.pl. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.